Kolejny poniedziałek, czas zabrać się do pracy. Co to za smak w moich ustach? Chyba ta dokładka kurczaka w czosnku wczorajszego wieczoru to nie był najlepszy pomysł. Jak nic, potrzebna będzie guma miętowa. Hej, jeśli pracujesz w biurze z żebrakami, tak jak Mija, znasz ból dzielania się swoimi gumami. Jeśli tylko istniałby jakiś sposób na ukrycie ich przed innymi, tak by już nikt nigdy po nie nie sięgnął. Weź stary pojemnik jak ten i wsyp do niego gumy. Następnie włóż go do doniczki. Świetnie, pasuje doskonale. Postaw roślinkę na biurku, nikt nie zauważy, że twoje ukochane gumy są tam schowane. Może się nawet zdarzyć, że sama o nich zapomnisz. W międzyczasie rozkoszuj się świeżym, wolnym od czosnku oddechem o każdej porze dnia, bez żebraków. I życie będzie piękniejsze. Wypad do kina z kumpelą jest zawsze spoko. Pod warunkiem, że macie osobny popcorn. W końcu kupiłeś sobie coś do jedzenia. Dlaczego masz się tak męczyć przez cały film? Może jak go trochę odsunę, to przestanie. O tak, ciekawe co powiesz na to, Vicky. A, serio? Dobra, musi być jakieś wyjście. O, już wiem. Jeśli masz na sobie bluzę z kapturem, po prostu obróć ją tyłem naprzód. Właśnie, przekręcamy. Teraz włóż ręce do rękawów i wsyp popcorn do kaptura. Moje maślane skarby. Dobra robota, Kevin. Smacznego. Daj trochę... Ej! Sorry. Skończył się. Spoko, wracasz z buta. O, jest Amy. Znowu ciamka jedząc M&M'sy. W sumie chętnie bym się poczęstowała. Może jak zadzwoni dzwonkiem kilka razy, Amy zostawi słodycze i będę mogła ukraść kilka. Dziwne, z nikim się nie umawiałam. Idę otworzyć. Zadziałało. Czekoladki są moje. Czas na ucztę. Halo? Jest tam kto? Dziwne. Lepiej zjem jak najwięcej, zanim Amy kapnie się, że nikogo nie ma za drzwiami. Och nie, wraca. Dobra, weź tyle, ile możesz, Amy. Dobrze, gdzie to ja skończyłam? Hej, gdzie moje cukierki? Wszystkie zjedzone? Pusta torebka. Chwileczkę, mam pomysł. Wyglądasz niewinnie, panie misiu. Pozwól więc, że zrobię z ciebie tajemną skrytkę. Jeśli masz słabe nerwy, może ci się nie spodobać to, co zobaczysz. Żartowałam. Nie martw się, przyszyjesz to później. Wyjmij trochę waty, by zrobić miejsce na słoik, który tu włożysz. Wybierz mały pojemnik i włóż do misia. Pistoletem do klejenia umocuj futerko tuż pod gwintem. Wysyp teraz do słoika cokolwiek zechcesz, cukierki i precelki. Następnie przyklej pokrywę słoika wewnątrz głowy misia. Wszystko pasuje, widzisz? O, uroczy! A kiedy najdzie cię mały głód, odkręć głowę misia i weź ze słoika garść słodyczy. Hej, czy znowu słyszę Heli? Szybko schowaj cukierki! Cześć! Nic nie mam. Czy czuję czekoladę? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Po prostu żuję gumę. To wszystko. Mogłabym przysiąc, że czuję czekoladę. Jejku, zgłodniałam już przez ten sprawdzian. Aha, porządna dawka cukru. Tego właśnie mi trzeba. Którego zjeść najpierw? Ach, dobra, już wam daję. Chyba nie wytrzymam do przerwy. O tak, jeszcze coś zostało. Rany, już nawet nie można w spokoju zjeść niczego słodkiego. Zaraz, wiem co zrobię. Weź segregator i otwórz metalowe kółka. Załóż na nie woreczek strunowy. Przebij, jeśli trzeba. I włóż do środka ulubione łakocie. Teraz masz swój własny tajny zapas czekolady. Czysto? Czas na chwilę zapomnienia. Nic tu nie ma.
Może skupicie się na lekcji? Co, dziewczyny? Dobrze rozegrane, Lili. Możesz się teraz wynagrodzić. O tak, to jest to. Mia, nikt ci nie powiedział, że nie można korzystać z telefonu na lekcji? Lub co ważniejsze, nie zostawiać słodyczy bez nadzoru, zwłaszcza gdy w pobliżu jest Amy. No tak, zajada się ciastkami. Nic nie zostawi. Hej, Amy, co tam wcinasz? Mam nadzieję, że nie moje ciastka. No nie, jak mogłaś? Miałam zamiar się nimi zajadać całe popołudnie. Koniec. Możesz się pożegnać z zaproszeniem na moje urodziny w przyszły weekend, Amy. Ach, kolejny piękny poranek. Czas wyszorować te zęby. Po wczorajszym kurczaku z czosnkiem przyda mi się odrobina miętowych łakoci. Chwila. Coś mi się przypomniało. Nie odegrałam się jeszcze na Amy za to, że zjadła moje cenne ciasteczka. I chyba wiem, jak się zemszczę. Weź Oreo i usuń ze środka nadzienie. Wyciśnij trochę pasty na ciastko tak, żeby wyglądała jak prawdziwe nadzienie. Miam. Złóż je teraz z powrotem i delikatnie dociśnij. Wygląda jak prawdziwe, co? O, dzień dobry, Amy. Cześć. No dobra. Zeszyt jest i ciastka też. Hej, Amy. Masz ochotę na Oreo? No jaha, dzięki. Jakieś takie miętowe i wcale nie jest to smaczne. Prędko, niech mi ktoś przyniesie kubeł, to się może źle skończyć. Nie ma to jak mały koktajl od czasu do czasu. Gdzieś w końcu musi być piąta, nieprawdaż? A, już wypiłam? Co ja mam zrobić, żeby dorwać kolejnego drinka? Życie jest ciężkie. O, hej Heli, masz ochotę na kolejnego? Proszę, podzielę się. O, wielkie dzięki. Tak, dokładnie o to chodziło. Dzięki, Vicky. Tyle, że piłaś to, co akurat wychodziło z moich ust. Jasne, zaraz. Co? O nie, chyba zwymiotuję. Ojej, to było za łatwe. Pamiętasz to z podstawówki? Oto jak możesz się nią zabawić dzisiaj. Weź kawałek ciastoliny i przytnij scyzorykiem jej krawędzie. O tak. Kiedy skończysz, zacznij wygładzać palcami jej brzegi do uzyskania idealnego kształtu. Widzisz? Następnie umieść ją w pustym opakowaniu po gumie, takim jak ten. O, mam ochotę na gumę do rzucia. Truskawkowa, moja ulubiona. Hej, co tam masz, Amy? Wow, dobra jesteś. Hej, może byś się podzieliła? Ależ proszę, wybacz. Zastanawiałaś się, jak smakuje ciastolina? Zaraz się dowiemy. Co to jest? Nie rozumiem. Coś jest nie tak z twoją gumą? Ble, obrzydlistwo! Nowy dzień, nic nowego do jedzenia. Gdyby tylko w domu były jakieś inne słodycze. Bez obaw, Heli. Vicky jest tak niesamowitą przyjaciółką, że przyniosła ci pyszną babeczkę. Smacznego! Co jest? To ciasto jest wypełnione wodą. O nie, wszystko rozlało się jej na spodnie. Wypełnij tylko miseczkę odrobiną wody i przykryj balonem przykrytym lukrem, tak, że jak się wbije w niego widelec, woda rozpryśnie się dookoła. O, nie martw się, Heli. Jeszcze się zemścisz na Vicky. Lubisz desery? Co powiesz na biszkopt? Nie taki, jak robiła babcia. Najpierw weź zwykłą gąbkę, a potem polej ją pysznym lukrem. Następnie rozsmaruj go jak na prawdziwym cieście. Najważniejsze jest pokrycie lukrem całej gąbki, tak żeby nie było widać, co jest pod spodem. Wygląda jak prawdziwe. Nie zapomnij posmarować brzegów. Na koniec dodaj posypkę. Wygląda pysznie, prawda? Dobra, czas na zabawę. Vicky, jesteś wyjątkową przyjaciółką, więc zasługujesz na deser. Tak wyjątkowy jak ty. O, to takie miłe. No jak, Vicky, wygląda pysznie, prawda? Jak myślisz, jak smakuje? Czekoladowo, waniliowo?
A może jak namydlona gąbka? Jest tylko jeden sposób, by się dowiedzieć. Spróbujmy. Hej, co to do diabła ma być? Powinnam móc wgryźć ciasto, prawda? Okropność. Wow, właśnie niemal zjadłaś gąbkę. Gąbkę.